Więc zaczynamy. Okej. Więc może zacznijmy od tego, bo część z Państwa jest nowymi użytkownikami Contadu, że powiemy sobie o tym przede wszystkim, w jaki sposób możemy efektywnie planować i tworzyć treści w platformach, które generalnie są tak ogólnie nazywane platformami, które oferują te usługi data-driven, czy też usługi NLP, semantycznego SEO. Jakakolwiek nazwa jest dość dobra do określenia tego, w jaki sposób podpowiadamy Państwu, co powinniście napisać i w jaki sposób napisać. Teraz, jak wygląda sam proces, jak to wszystko działa? Dlaczego mówimy tutaj w ogóle o semantyce i w jaki sposób dzięki tej semantyce możemy zyskać na widoczności w Google? No przede wszystkim machine learning, który jest prowadzony w Google, rozumie nas coraz lepiej. To znaczy, biorąc pod uwagę to, jak wydaje się skomplikowany ludzki język, tak, biorąc pod uwagę różne jego elementy, takie gramatyka, fonetyka, tak, jakąś tam morfologię tego, w jaki sposób zbudowane są zdania, to w tej chwili machine learning już jest na takim poziomie, że bardzo dobrze przy dużych tematach rozumie to, czego my oczekujemy, jaka jest nasza intencja i w jaki sposób na tą intencję odpowiadać. Kończy się okres, gdzie słowa kluczowe, jako słowo kluczowe, tak, mają główne znaczenie, mają to znaczenie wiodące. W tej chwili bardziej nastawiamy się na to, my, tak, ze względu na to, że mamy narzędzia i wyszukiwarki, ze względu na to, że mogą też badać te rzeczy, nastawiamy się na tematykę. Tak? Nastawiamy się na tematykę ze względu na to, że jeśli ktoś na przykład szuka wycieczki na Zanzibar, to w zasadzie nie ma to większego znaczenia, jakich słów on użyje, czy to będzie Zanzibar wycieczka, Zanzibar last minute, Zanzibar TUI, cokolwiek przyjdzie mu do głowy. I będzie jakby intencjonalnie mówiło o tym, że on planuje wakacje, prawdopodobnie na Zanzibarze, to cały ten zestaw słów kluczowych, cała ta tematyka w zasadzie to jest coś, czym powinniśmy się zająć. I dalej ta ścieżka intencyjna, o której potem będziemy mówili w części strategicznej, czyli właśnie ten proces decyzyjny jest bardzo podobny dla każdego. O ile język czy słowa w języku mogą się różnić, tak? Mój język jest inny od języka na przykład państwa czy kogokolwiek innego, tak? Używam innych słów do określenia tych samych elementów, to tematyka jest ta sama, tak? To znaczy, określając temat, wiemy, że mówimy o tym samym. No i teraz jeszcze jest jedna dość istotna cecha całej tej semantyki, która opisuje nam, powiedzmy sobie, na poziomie uczenia maszynowego. To, co się dzieje z naszym językiem, to, że informacje, które są wykorzystywane przez wyszukiwarki, w tym informacje behawioralne, bardzo często definiują typ treści. To znaczy, inny typ treści będzie odpowiadał na zapytanie typu, co to jest, a inny typ treści na zapytanie cena, kupię. Jak to potem wygląda dalej, tak? Jakie są wyzwania tego, czego jeszcze jakby nie wie ta semantyka? No przede wszystkim semantyka jest tworzona na podstawie indeksu tego widzialnego, czyli tego indeksu, który jest dostępny dla wszystkich. No, jest to indeks dość ogólny, nie ma na przykład dostępu, tak, czy Google, czy algorytmy generalnie uczenia maszynowego nie mają dostępu do treści w tak zwanym deep webie, czyli treści, które są bardzo dobre tematycznie, takich jak artykuły eksperckie, czy jakieś artykuły naukowe itd., itd. NLP też nie rozumie tego, nie rozumie logiki, tak? Ono nie jest logiczne, ono jest statystyczno-semantyczne, więc nie ma za bardzo logiki w tym wszystkim, w jaki sposób rozumie Google nasz język, natomiast rozumie go na poziomie po prostu takim, że rozumie występowanie czy współwystępowanie pewnych słów i fraz w określonej tematyce. No i technologia, która w tej chwili, można by było powiedzieć, że już nie jest tym wyzwaniem takim na poziomie, bo widzimy, że ona bardzo szybko rośnie, tak? Na poziomie tych gigantów technologicznych, natomiast na poziomie pojedynczego użytkownika, tak jak państwo, technologia to jest coś, czyli jakby przejrzenie się tej olbrzymiej ilości danych, zrozumienie tej olbrzymiej ilości danych, to jest coś, co jest z całą pewnością dużym wyzwaniem. I teraz tak, jak działa ta semantyka?
No, w zasadzie semantycznie, jeśli popatrzymy na to, w jaki sposób algorytmy czy ogólnie uczenie maszynowe rozumie treści, to w zasadzie dla zrozumienia danego tematu nie musimy nawet używać danego słowa kluczowego. No to oczywiście tutaj jak najbardziej, jeżeli piszecie artykuł, to jest wskazane, żebyście używali słów kluczowych, takich jak je statystycznie podpowiada system. Natomiast ogólnie w uczeniu maszynowym w pewnym momencie dochodzimy do miejsca, w którym nie musimy tak naprawdę rozumieć czy nazywać danego przedmiotu, wystarczy, że opiszemy jego otoczenie. I to jest też troszeczkę tak, jak ludzie się komunikują, kiedy zapomną, jak coś się nazywa, to mówią, słuchaj, to robi tamto, to wygląda tak inaczej, bo semantyka tak naprawdę to jest to, w jaki sposób my poprzez język określamy, czy opisujemy nasze otoczenie, nasze myśli, nasze idee. Więc tak naprawdę semantyka zajmuje się tym, w jaki sposób budujemy poprzez słowa nasz świat, tak? Jak go opisujemy. I tak jak widzicie tutaj, no nie trzeba pisać o kocie, kotce czy karmieniu kota mlekiem, żeby dostać informację o kocie. Wystarczy, że okej, nie wiemy jak się to nazywa, ale wiemy, że pije mleko i miauczy i dostajemy od Google'a wyraźną informację, że Google wie, co to jest i wie, jakie są powiązane z tym elementy, tak? Czyli pije mleko, tak? Jakie to jest mleko krowie, pije z butelki, i tak dalej, i tak dalej. Czy widzicie tutaj, to jest ta cała obudowa tego tematu, tak? Tematu właśnie karmienia, załóżmy, czy karmienia, czy picia mleka przez koty, którą Google już rozumie na poziomie poznawczym, tak? To znaczy te maszyny nauczyły się, czy my nauczyliśmy te maszyny, o, tak będzie lepiej, my nauczyliśmy te maszyny dokładniej rozpoznawać te elementy. I teraz jak to możemy przełożyć na nasze codzienne wyzwania, tak? Na nasze codzienne wyzwania związane z naszymi stronami, sklepami internetowymi i tak dalej. Ja zacznę może od przykładu, żebyście zrozumieli, że to działa i że to jakby jest warte poświęcenia tych 15, 20, czasami 30 minut dziennie, bo to wbrew pozorom są to bardzo, dzięki temu, że narzędzie jakby podpowiada wam bardzo dużo, nakład pracy z waszej strony drastycznie maleje, więc to tak naprawdę te procesy optymalizacyjne, które będziecie przeprowadzali u siebie, one czasami wystarczy 20-30 minut włożyć w dany artykuł i za 2-3 dni będzie widać rezultat. Więc jak to wygląda, mam pozwolenie tutaj od jednego z użytkowników firmy Contentation na to, żeby podzielić się ich danymi, więc możemy je po prostu pokazać. Ja zacznę od tego, jak ogólnie wygląda strategia semantyczna, więc strategia semantyczna to jest po prostu informacja o tym, jak wygląda dany temat, co w tym temacie Google widzi jako elementy powiązane. My te elementy powiązane w postaci słów kluczowych grupujemy w takie podgrupy zwane klastrami. Klaster to jest takie bardzo techniczne pojęcie, więc możemy tutaj też nazwać to po prostu jakimś podtematem albo grupą słów kluczowych. No i też jest na poziomie tej strategii możliwość wybrania odpowiedniego typu treści. Czyli jeśli to jest treść poradnikowa, to będziemy od razu widzieli w danym klastrze, w danej grupie, że tam powinny znaleźć się treści poradnikowe, a w innej grupie na przykład, że to powinien być odpis produktu albo że powinno to być, załóżmy, na przykład wideo, tak? Bo to wszystko jest zależne od tego, w jaki sposób Google interpretuje intencję, daną intencję użytkownika. A intencje oczywiście mogą się różnić. Chce kupić, chce się dowiedzieć, nie wiem, chce gdzieś pójść, tak i tak dalej. Dobrze, jak teraz przechodzimy z tej strategii, czyli w strategii generalnie badamy sobie, co robimy, w jaki sposób chcemy zagospodarować te treści, no i potem przechodzimy do jakby optymalizacji danego artykułu. Ja jeszcze w następnych slajdach dokładnie Państwu pokażę, jak ten proces wygląda, czyli jest zaplanowanie danego artykułu, potem jest optymalizacja tego artykułu, tak jak mówię, nie zajmuje to Państwu więcej niż 20-30 minut dziennie, i potem mamy zmiany w SERP-ach, czyli zmiany w Google. Nie? Tutaj mamy przykład frazy Border Collie, bo Contentation zrobiło taki duży research i zaczęło jakby pisać więcej o rasach psów. Wyszukiwania są bardzo wysokie, jeśli chodzi o rasy psów, takie na przykład Border Collie. Tutaj mamy wolumen wyszukiwania 250 tysięcy miesięcznie. Jest to bardzo popularna fraza. No i poprzez optymalizację odpowiedni dobór typu treści, tak, odpowiednią strategię, odpowiednie też tam linkowanie oczywiście i tak dalej,
ale głównie tutaj, z tego co copywriterzy nam potwierdzili z Contentation, głównie poprzez optymalizację treści, z pozycji 10 na pozycję numer 1 ten artykuł został w ciągu w zasadzie jednego dnia podbity. I teraz oczywiście to zadziałało w wielu przypadkach, więc serwis zaczął skalować te działania, czyli dokładnie, tak jak tutaj widzicie, to są dane z Search Console, znaczy to są dane z kontadu pobrane z Search Console. Jak widzicie tutaj, w momencie, kiedy zaczęto skalować działanie dotyczące ras psów, wszystkie te rasy psów oczywiście zaczęły przynosić bardzo duży ruch dla serwisu Contentation. Czyli optymalizacja i generalnie dobry dobór jakby tej strategii, tych fraz początkowych, tych tematów, a potem optymalizacja i generalnie możemy się spodziewać bardzo dobrych rezultatów. Tak? Tu z naszej praktyki z klientami to mogę powiedzieć, że w zasadzie nie widzimy, żeby było gorzej, zawsze jest lepiej, zależy tylko od tego, jakby ile się pracy w to wszystko włoży i to wtedy jest albo o kilka oczek lepiej, albo o wiele oczek lepiej, więc to zależy naprawdę od tego, od Państwa tylko i wyłącznie, jak dużo czasu poświęcicie na samą optymalizację czy planowanie tych treści. I teraz, jak wygląda wzrost, jeśli chodzi o sam serwis? Jak widzicie, serwis rośnie do góry bardzo szybko, bardzo powiedziałbym, że jeśli mówimy tutaj o nakładzie pracy, który jest dzięki narzędziom, właśnie dzięki Contadu, ale podobne narzędzia oczywiście działają, czy mogą działać, mamy nadzieję, że działają podobnie, ten czas pracy i jakby określenie tego, w jakiej kolejności, czy ta priorytetyzacja zadań, w jakiej kolejności, jakie rzeczy powinniśmy robić, jest kluczowy i pozwala na to, żeby po prostu jakby nie trwonić zasobów, czyli te zasoby typu copywriterzy, tak, czas tych copywriterów i tak dalej. On jest w tej chwili bardzo skoncentrowany na tym, żeby po prostu pracować zgodnie z wytycznymi Contadu i to jest wystarczające do tego, żeby ten serwis bardzo dobrze i bardzo szybko rósł. Dobrze, teraz takie, jak wygląda cały proces, tak żebyście, zanim przejdziemy do narzędzia, w którym będzie dużo informacji, żebyście zrozumieli, jak wygląda sam proces planowania opartego o semantykę NLP, semantyczne SEO. Generalnie chodzi o to, żebyśmy patrzyli na to z poziomu intencji użytkownika i tematu, w którym on chce pozyskać dane informacje, a mniej po prostu z poziomu pojedynczego słowa kluczowego czy pojedynczego artykułu. Więc w Contadu jest podzielone na dwa główne moduły. Jeden moduł to jest Content Strategy, w którym generalnie naszym zadaniem jest zaplanowanie odpowiednich treści, a drugi moduł to jest Content Writer, w którym już te treści piszemy czy też optymalizujemy. I teraz sam proces strategiczny jest dość prosty. To znaczy, zaczynamy od dość ogólnego tematu typu załóżmy meble, tak, czy meble dziecięce, meble kuchenne, młodzieżowe. Jest to bardzo ogólny temat, tak? Chcemy się dowiedzieć, co kieruje użytkownikami, co powinniśmy dostarczyć do tych użytkowników, jaka jest ich intencja, żeby oni szukając mebli, załóżmy tych kuchennych, w dowolnym miejscu lejka sprzedażowego, czy w dowolnym miejscu tego lejka content marketingowego, znaleźli nasze treści i odwiedzili naszą stronę i jakby kupili nasz produkt, czy też usługę. Więc zaczynamy od tej ogólnej intencji. Potem my dodajemy ze swojej strony, dzięki właśnie tej semantyce, dodatkowe słowa kluczowe. Z reguły jest to kilkaset, czasami ponad 1000 słów kluczowych, czyli z jednego słowa kluczowego robimy tych słów kluczowych bardzo dużo. Potem Państwo wybieracie tematy, w których uważacie, że jest potencjał, w których jeszcze nie macie treści, albo treści, które macie, uważacie, że mogą rankować lepiej. Dobieracie też typy treści, czy to powinna być kategoria, czy to powinien być na przykład, czy to powinna być podstrona i w ten sposób tworzyć content plan. Czyli strategicznie, krok po kroku, osoba, która jest odpowiedzialna za określenie, w jaki sposób powinniśmy docierać do danego tematu, tworzy ten content plan i to zaraz pokażemy na przykładzie. No i potem następna osoba, bądź ta sama osoba z content planu w content editorze analizuje konkurencję, czyli analizuje te wyniki w wyszukiwarce, potem może utworzyć draft treści na podstawie najpopularniejszych pytań, na podstawie najpopularniejszych odpowiedzi.
Potem tworzy, optymalizuje ten tekst. Jeśli zachodzi taka potrzeba, to może ten tekst optymalizować wielokrotnie, bo SERPy się zmieniają i to jest tak, że treść, która została zoptymalizowana miesiąc temu, dwa miesiące temu, czy nie wiem, rok temu, może być potrzeba optymalizacji tej treści co jakiś czas. No, szczególnie tutaj takie treści, które są treściami sezonowymi, tak, wymagają optymalizacji, albo takie, które zawierają daty czy jakieś fakty, takie, które się zmieniają dość szybko. Tak? Takie na przykład najlepsze telewizory, tam wrzesień 2021. Tak? Ok, dobrze. Przejdźmy sobie teraz do samej prezentacji procesu. Ja pokażę Państwu, jak wygląda narzędzie. Mam nadzieję, że Państwo już jesteście tak ogólnie z tym narzędziem naszym zapoznani. Czyli tak jak mówiliśmy, mamy dwa główne moduły. Zawsze zalecam korzystać z modułu Content Strategy. Nawet jak wiecie, co macie napisać, nawet jak już macie wytyczne, tak? Bo na przykład jesteście copywriterem i ktoś wam powiedział, napisz artykuł o meblach kuchennych, to tak czy inaczej zawsze zalecamy wam, żeby rozpocząć to badanie od tej strategii content marketingowej. Dlatego, że w klastrze czy w temacie meble kuchenne może się zawierać bardzo dużo słów kluczowych, które dzięki użyciu tego modułu Content Strategy dostaniecie również w rekomendacjach. Czyli to rozszerza wam bardzo mocno badanie czy jakby pisanie o dodatkowe słowa kluczowe. Ja powiem potem jeszcze o różnicy pomiędzy tymi dwoma typami badań. I teraz tak, jak działa Content Strategy? Czyli Content Strategy to jest nasze badanie. Właśnie tutaj mamy meble kuchenne, załóżmy, wejdźmy sobie w meble kuchenne. Jak w ogóle skąd są te dane i w jaki sposób definiujemy te możliwości, które się tutaj pojawiają. Jeszcze tutaj zmienię sobie rozmiar klastru, bo widzę, że mam te klastry chyba ustawione na bardzo duże właśnie, to zmienię sobie je na jakieś średnie. Państwo zobaczyli, że tego jest więcej. Więc jak działa takie badanie? Przede wszystkim, tak jak rozmawialiśmy, my bierzemy jedno słowo kluczowe. Czyli jedno słowo kluczowe, czasami może być kilka, ale generalnie one powinny określać dokładnie to samo, dokładnie tą samą intencję użytkownika. Czyli mamy jedno słowo kluczowe, w tym wypadku są to meble kuchenne. Z tego słowa kluczowego robimy my, tak? My rozszerzamy to słowo kluczowe do 1547 słów kluczowych. Łącznie, tak? I dla każdego z tych słów, dla każdego jednego sprawdzamy top 100 z Google'a. Czyli w sumie wykonaliśmy tutaj ponad 150 tysięcy zapytań do Google'a. Znaczy, przepraszam, wykonaliśmy 1500 zapytań do Google'a i zebraliśmy około 150 tysięcy snippetów, czyli pojedynczych wyników z Google'a. I te wyniki z Google'a połączyliśmy i zbudowaliśmy z nich na podstawie ich unikalności, zbudowaliśmy z nich coś, co nazywamy taką naszą macierzą podobieństwa, tak? Czyli taka macierz, która odpowiada nam na to, jak blisko dane strony odpowiadają na intencje użytkownika, który chce dowiedzieć się czegoś bądź też zakupić meble kuchenne. I jak widzicie Państwo, tutaj mamy też informacje o tym, kto jakby w tej chwili jest liderem, jeśli chodzi o wybranych konkurentów. No i w jaki sposób ci konkurenci też informują użytkowników o swojej ofercie. To znaczy, jak dużo treści, które wyprodukowali, dociera do tego końcowego konsumenta. Tutaj mamy też informację o tym, że te 1254 słowa zgrupowaliśmy w 261 klastrów. Określamy mniej więcej, jaki jest potencjał tego całego topiku, czyli widzimy, że jeśli zdobędziemy cały ten topik, raczej jest niemożliwe, ale gdybyśmy zdobyli cały ten topik, to możemy mieć około 2 milionów wyszukiwań ze słów kluczowych, które się z nim znajdują. No i mamy też informacje ogólnie o tym, jak wygląda potencjał tych klastrów, patrząc też na to, w jaki sposób konkurencja je zagospodarowała. Tutaj macie Państwo takie informacje, które pokazują wam, w jaki sposób na przykład nasza, załóżmy BRW, tak, komunikacja BRW różni się od komunikacji konkurentów, i w którym miejscu BRW ma, załóżmy, dziury informacyjne, tak? Czyli gdzie nam brakuje treści. To wszystko oczywiście bazuje na tym zestawie danych, które pozyskaliśmy z SERP-ów, czyli na tych 1500 czy tam 1200 słowach kluczowych. I mamy dwa główne widoki, jeśli chodzi o nasze kwestie semantyczne, tak? Czyli te, które, od których zaczynamy budowę naszej strategii.
Pierwszy widok, który jest w tej chwili widokiem domyślnym, to jest widok, który pokazuje Państwu wykres, na którym przedstawione są klastry, w których, jak widzicie po najechaniu, tak, pokazujemy, jakiego typu słowa kluczowe weszły w dane klastry i jakiego typu, jak duże są te klastry i jakiego typu informacje się w nich znajdują. Do czego nam to może być potrzebne? Przede wszystkim możemy określić już po samym kolorze, czy w danych klastrach, które stanowią duże bąble, tak, czyli te, które są dość duże, czy w tych klastrach my już mamy jakiś content. Jeśli takiego kontentu nie mamy, to znaczy jeśli w ogóle się nie świecimy, tak, nie ma tego koloru podkreślonego, to się musimy zastanowić, dlaczego tak to wygląda. Jeśli to jest jakieś słowo brandowe, na przykład konkurenta, to oczywiście możemy to wyfiltrować, ale jeśli jest to jakieś słowo ogólne, tak jak tutaj na przykład mamy kuchnie nowoczesne albo tanie meble kuchenne, no to widzimy, że tutaj mamy dość duże możliwości dotarcia do klienta, tak? Klienci tego szukają, szukają kuchni nowoczesnych, szukają tanich mebli kuchennych, natomiast wydaje się, że my nie mamy kontentu, który dociera do użytkowników, którzy szukają tego typu podtematów. I teraz jeszcze, co widzimy w tym widoku? Przede wszystkim możemy porównać siebie do konkurentów, na przykład do Agata Meble. Widzimy, że tutaj mamy różnicę, gdzie Agata Meble, Abra Meble, czy załóżmy o Gama Sklep, gdzie oni ma odbyć. Gama Sklep bardzo dobrze zagospodarował tutaj kuchnie nowoczesne. Widzimy, gdzie są części wspólne, widzimy, gdzie są różnice pomiędzy nami a konkurencją, która dostarcza podobne produkty albo tożsame produkty dla potencjalnych kupujących. I możemy też określić, czy nasza strategia, którą jakby chcemy zaplanować długofalowo, ma szanse również sprzedażowe, tak? No bo jeżeli wiemy, że jest to część wspólna i nasza konkurencja komunikuje w danym klastrze, no to raczej my też powinniśmy, tak? Czyli te wszystkie białe klastry, jeśli Państwo zaczynacie badanie, macie tutaj duże bąble i te bąble są białe, a kuchnia na wymiar na przykład, cena ile kosztuje, tak? Tutaj mamy biała kuchnia, meble kuchenne narożne, meble nowoczesne, tanie meble kuchenne i tak dalej, no to wydaje się, że to wszystko to są niezagospodarowane przestrzenie o dużym wolumenie wyszukiwań, na które Bracket White nie odpowiedziało jeszcze treściami. I teraz to możemy jeszcze na tym grafie zobaczyć. Przede wszystkim my ten graf budujemy, pokazując Wam właśnie zbieżność semantyczną. To znaczy istnieje takie pojęcie jak topical authority, bądź też topical expertise, które mówi o tym, jak dobrze dana strona internetowa odpowiada w całym temacie, tak? Czyli nie pojedynczym artykułem, ale w całym temacie. Można to porównać do tego, jakbyście Państwo pisali książkę. I teraz, żeby napisać książkę, załóżmy o meblach kuchennych, wiem, że to ciekawy przykład będzie, ale załóżmy, gdybyśmy pisali książkę o meblach kuchennych, to Google uważa, że pisząc książkę o meblach kuchennych powinniśmy opisać właśnie te elementy, powinniśmy napisać o kuchniach na wymiar, o kuchniach nowoczesnych, o zestawach mebli kuchennych, podzabudowę i tak dalej, o aranżacji kuchni też, jak widzicie, troszeczkę dalej, tak, ale też. I im bardziej klastry są po lewej stronie, tym bardziej są związane semantycznie, czyli językowo, z głównym tematem. Im są dalej po prawej stronie, tym są mniej związane semantycznie z tematem. I teraz, planując naszą strategię ogólnie, tak długofalowo nawet, no to zawsze zaczynamy od tych bombli, które są jak największe po stronie lewej i uznajemy, że to jest nasze potencjalne źródło zarówno ruchu, jak i tego topical expertise, bo wypełnienie odpowiednie tych małych bombli powoduje też, że cały serving generalnie rośnie na wszystkie frazy związane, czy na dużą część fraz związanych właśnie z danym tematem, tak? No bo my budujemy sobie ten autorytet, użytkownicy czytają więcej treści, te treści można w serwisie powiązać zarówno linkami, jakimiś rekomendacjami i tak dalej. Ogólnie nasza książka nabiera grubości,
tak? Czyli z małej, cienkiej broszury, w której pisaliśmy tylko o meblach kuchennych, bardzo ogólnie, zaczynamy pisać coraz więcej, no i dochodzimy do takich, powiedzmy, pozycji jak, nie wiem, Biblia copywritingu, tak? To jest taka bardzo gruba pozycja, która, tak, która ma tam chyba 700 stron czy coś takiego. Więc generalnie wiemy, że w tym momencie książka, która opisuje, to jest książka, która opisuje po prostu wszystkie możliwe elementy związane z danym zagadnieniem. My staramy się też Państwu podpowiadać, w jaki sposób to robić, więc to jest dokładnie to, co pokazujemy na tym wykresie. Dokładnie te same dane możecie znaleźć też na wykresie Content IDs. To jest troszeczkę inaczej pokazane. No to są te same klastry, czyli tutaj mamy klastry kuchni na wymiar na przykład, tak, albo aranżacja kuchni. Natomiast my pokazujemy je tutaj troszeczkę inaczej, dlatego to jest taki, powiedziałbym, bardziej techniczny widok. Tutaj możecie siebie od razu porównać z konkurencją, czyli gdzie my mamy treści, gdzie ma konkurencja treści. I możecie też dość szybko wyfiltrować tutaj odpowiednie informacje, czyli pokaż mi wszystkie klastry, które zawierają słowo cena, pokaż mi wszystkie klastry, które zawierają słowo, nie wiem, tam kuchnia biała, cokolwiek, czego potrzebujecie, jesteście w stanie to dość szybko oprocentować tutaj i dość szybko wyfiltrować, tak? Bo filtrowanie może być na poziomie właśnie tego widoku. I co jeszcze możemy zrobić tutaj, zanim zaczniemy pracować, znaczy zanim zaczniemy planować już konkretnie nasze artykuły, mamy możliwość wyselekcjonowania słów i konkurencji. Dlaczego to jest istotne? Dlatego, że część ze słów kluczowych, które będziecie widzieli Państwo na mapie kontentowej, tak jak tutaj gdzieś było, o załóżmy, meble kuchenne Castorama, widzimy, że tutaj jest dość duży klaster, zawierający słowo Castorama, Castorama kuchnie, tanie meble, Castorama kuchenne, tak, szafki kuchenne, Castorama. No widzimy, że on zbiera wszystkie zapytania, które zawierają słowo brandowe Castorama i łączy je semantycznie z elementami, które są związane z opisami, tak, czy jakby z tym tematem szafek kuchennych czy mebli kuchennych. Jeśli uznajemy, że w naszym interesie, czy w ogóle nie chcemy jakby patrzeć na to przez pryzmat, załóżmy, konkurencji, to możemy takie słowo jak Castorama dodać do wyjątków i po prostu wyłączyć widok słów kluczowych, które zawierają słowo Castorama. Możemy też to zrobić dla dowolnego innego słowa, tak? Oczywiście w niektórych przypadkach, takich na przykład w przypadkach, nie wiem, biznesów, w których te tak zwane kampanie porównawcze są dopuszczalne, no może być tak, że oczywiście no Black Red White może mieć landing, na którym powie, czemu szafki kuchenne z Black Red White są lepsze od szafek kuchennych z Castorama. I wtedy Castorama, jak najbardziej osoby, które będą szukały mebli kuchennych z Castorama, mogą na taki landing trafić. Natomiast my w tej chwili wykluczamy to, żeby po prostu Państwu pokazać, jak się to wyklucza. Tutaj mamy select keywords, tutaj mamy filtry i w tych filtrach po prostu mówicie, pokaż mi słowo kluczowe, które zawiera Castorama. Teraz mamy wszystkie słowa kluczowe z Castoramą, widzicie, jest ich trochę, tak? Tutaj jeszcze określiliśmy, że one są brandowe, tak? Bo to jest Castorama i transakcyjne, ceny, tanie. No i mówimy sobie, ok, odznacz je wszystkie, tutaj macie taki przycisk anczek, o, zapisz te słowa kluczowe. I w tej chwili to, co się stanie, to całe nasze badanie się przeładuje jeszcze raz i dostaniemy nowe wyniki z wykluczonym słowem, czy wszystkimi słowami kluczowymi związanymi z brandem Castorama. Więc w ten sposób możecie sobie bardzo łatwo filtrować całe to badanie i z tego 1547, tak mi się wydaje, słów kluczowych będzie tych słów kluczowych coraz mniej, bo po prostu wasze badanie będzie coraz lepsze jakościowo, tak? Ale tak czy inaczej, no tutaj nam ta Castorama uciekła, widzicie, zrobiła się dziura po Castoramie, nie ma Castoramy. Natomiast dojdziecie do takiego momentu, gdzie będzie wtedy bardzo jasno widać, gdzie jeszcze są te niezagospodarowane obszary. No i co dalej? Aha, jeszcze nie powiedziałem o jednej rzeczy, przepraszam. Tutaj jeszcze możecie też wybrać sobie konkurentów, tak? To znaczy możecie określić, że chcę porównywać się tylko z pewnymi konkurentami, tak? I to możecie sobie tutaj wybrać, którzy to powinni być konkurenci. Zapisujecie i też całe to badanie w tej chwili jest od nowa przeliczone i pokazuje wam tylko i wyłącznie treści i widoczności danych konkurentów, tych wybranych przez was.
Jeśli nie wybraliście żadnych konkurentów, albo jeśli chcecie zobaczyć, jak wygląda całe badanie, czy jak wyglądają SERP-y bez filtrowania, to tutaj macie taki przełącznik All i on wam pozwala na to, żeby pokazać po prostu wszystkie słowa kluczowe i najlepszych konkurentów, którzy są w danym badaniu. Tak? Czyli tak jak na przykład tutaj może się okazać, że na meble kuchenne OLX, Allegro, czy jakieś serwisy typu sprzedajemy.pl, które handlują używanymi meblami kuchennymi, też mają wyniki, tak? Też mają jakąś widoczność, natomiast no to jest inna intencja i tutaj prawdopodobnie wyfiltrowanie tych konkurentów będzie miało zasadność. Co dalej robimy? Będąc cały czas jakby rozważając, co z punktu właśnie tego strategicznego powinniśmy, od czego powinniśmy zacząć, co powinniśmy zagospodarować, no widzimy, że tutaj są bardzo takie jakby jasne wytyczne, czyli kuchnie na wymiar, cena, kuchnie nowoczesne, tanie meble kuchenne. Wejdźmy sobie w kuchnię na wymiar, tak, kuchnie na wymiar, cena, widzimy, że tu gama sklep.com.pl dominuje w tym zestawieniu. My jako BRW, tak, czyli serwis BRW rankuje, to są tutaj, zobaczcie, jest blok, ile kosztuje kuchnia na wymiar, czyli są jakieś treści, natomiast one nie docierają do użytkowników, no bo to są pozycje poniżej drugiej strony, czy tam 17 pozycja, tak, 26, 22 i tak dalej, więc generalnie te informacje do użytkowników nie docierają. Możemy zobaczyć, w jaki sposób gama sklep, tak, dociera do użytkowników. Gama sklep ma kategorię, która nazywa się meble kuchenne i pewnie tam opisuje dość dobrze, w jaki sposób można tam wycenić tę kuchnię na wymiar, tak? Czyli oni pewnie na poziomie kategorii określają, w jaki sposób to powinno być wycenione. Możecie też, gdybyście chcieli spojrzeć trochę szerzej, bo teraz mamy samą naszą konkurencję, możecie też przełączyć sobie na All, bo zobaczycie, jak się te wyniki będą różniły i wtedy będzie też informacja o tym, jak nasza bezpośrednia konkurencja to robi, czyli to jest ten filtr, i jak wszyscy to robią, czyli w całych SERP-ach, jak to wygląda. Zaraz sobie zobaczymy, jak to wygląda. To miało być, aha, kuchnia na wymiar, cena, tak? Poczekajmy jeszcze chwilę, bo ten system się przeładowuje, to jest trochę tych danych tutaj jest. O, już mamy przeładowane informacje. Aha, poczekajcie, bo to chyba jeszcze się nie przeładowało, te informacje. No dobrze, to okej, okay, dobra, teraz mamy przeładowane. Kuchnia na wymiar, cena. O, tutaj widzicie, tu się okazuje, że o, tu jest jakaś baza wiedzy, meble kuchenne, tak, home look, ile kosztuje kuchnia na wymiar, porady fachowców, ile kosztuje i od czego zależy jej cena i tak dalej, i tak dalej. Czyli jeśli chcecie napisać taki jak najlepszy artykuł, dotyczący najlepszy artykuł, bądź też zagospodarować to w inny sposób, no to jest dobry temat do tego, żeby spojrzeć na to, jak wygląda intencja użytkownika i od tej intencji użytkownika zacząć. Czyli tutaj intencja użytkownika to jest generalnie kuchnia na wymiar, cena, ile kosztuje, może nawet jak wyliczyć, tak, jak się liczy dokładnie cena za metr. Zobaczcie, tutaj są takiego typu informacje, czy ceny mebli na wymiar 2021, tak? Czyli tutaj też są już informacje, które pozwalają na to, żeby zrozumieć, że w Polsce jest inflacja, tak, i że te ceny się mogą mocno różnić pomiędzy określonymi latami. Więc tutaj już też możecie sobie zrozumieć, w jaki sposób powinniśmy napisać taki artykuł, czyli co w nim powinno być, tak? I co dalej robicie? Dalej możecie albo z tej pozycji, czyli tutaj create content, albo z pozycji, w której jesteście w content IDs, tutaj macie takie pióro pisania, możecie zaplanować treści, czyli określacie sobie, dobrze, potrzebuję kuchnia na wymiar, cena, potrzebuję takiego artykułu, coś tutaj mam, nie rankuje to za dobrze, może będziemy to optymalizowali, może będziemy pisali coś nowego, mówić ok, chcemy się na tym skupić, widzimy, że tutaj jest potencjał i klikacie sobie tutaj na ten przycisk, czyli najpierw klikamy na kuchnię na wymiar, cena, tak, kuchnię na wymiar, cena, a potem klikamy create content, create and optimize content. I teraz widzicie różnicę pomiędzy tym, jak wygląda tworzenie planu treści,
w oparciu o strategię, a jak wygląda tworzenie treści w oparciu o sam content editor. W oparciu o strategię dostaliście tutaj dodatkowe słowa kluczowe, które zostały przeniesione z klastra, czyli klaster wspomaga pisanie treści poprzez to, że dodaje wam dość dużo słów kluczowych, które mogą się nie znaleźć w badaniu, które będzie polegało na badaniu głównie konkurencji, tak? Jest to duża przewaga, jeśli chodzi w ogóle o semantykę, bo rozszerzacie już ten zasób informacji. Ja wam zaraz powiem jeszcze, jak to jest oprocedowywane u nas, tak? Ile kosztują meble kuchenne na przykład u stolarza, tak? Widzicie, tu jest jakieś u stolarza na wymiar, tak? I tak dalej, i tak dalej. Czyli ile meble, ile za szafki. Więc to nie jest pojedyncze słowo kluczowe. Pojedyncze słowo kluczowe to jest to, gdzie my robimy badanie, natomiast te wszystkie tak zwane additional keywords idą razem z tym badaniem i one jakby dodatkowo wzbogacają tą warstwę semantyczną, która będzie potem proponowana Państwu w content editorze. Przechodzimy dalej. W tej chwili odpytujemy Google, żeby sprawdzić, czy już macie content, który może być potencjalnym contentem do zoptymalizowania pod tą frazę kuchnia na wymiar cena. Dlaczego to jest tak istotne? Dlatego, że w przypadku szczególnie dużych serwisów bardzo często mamy do czynienia z duplikatami treści, tak? Czyli tak zwaną kanibalizacją. Jeden dział pisze jedno, drugi dział pisze drugie, albo na przykład w ciągu kilku lat piszemy trzy razy te same artykuły. Może one się nazywają troszeczkę inaczej, ale treść jest taka sama, czy też tożsama, więc my sprawdzamy teraz ogólnie, jakie jest top 5 najlepszych artykułów, które macie zaindeksowane w Google. Jeśli macie podpiętą Google Search Console, to też pokazujemy wam najlepsze artykuły z Google Search Console, które odpowiadają na to zapytanie. No i widzimy, tutaj jest dedykowany blok, ile kosztuje kuchnia na wymiar. My już wiemy, że raczej intencja jest taka, żeby się dowiedzieć, a nie kupować, więc określamy, ok, dobra, to jest w sam raz, tak? Czyli ten pierwszy tekst, tak, pierwszy URL jest ok. Jak widzicie, tutaj też staramy się podkreślić kuchnię na wymiar i tak dalej, żeby pokazać wam albo zasugerować, jaka może być intencja w danym artykule. Jeśli nie wiecie, czy dany artykuł się nadaje, możecie go otworzyć w nowym oknie i wtedy go po prostu przeczytać, zobaczyć, co w tym artykule jest, czy to jest ten artykuł, który chcemy optymalizować. No zobaczcie, wydaje się, że jest to dość długi artykuł, jednak czegoś mu brakuje, bo nie rankuje on najlepiej. No ale powiedzmy sobie, ok, to jest to, co chcę optymalizować. Jeśli tutaj nie znaleźlibyście artykułu, który wymaga optymalizacji, wtedy klikacie na tworzy nowy content i przechodzicie do pisania nowego contentu. Ja tutaj klikam na optimize i przechodzę dalej. I co się w tej chwili stało? W tej chwili zleciliśmy modułowi Content Writer, żeby zajął się tym tematem i żeby jakby zakolejkował go do tego, żeby pisać w tym temacie w dalszej kolejności. Czyli możemy określić, że to jest budowanie naszego content planu, czyli budujemy, dodając element po elemencie, budujemy nasz content plan. Tutaj możemy dodać jakieś dodatkowe informacje dla copywritera, jakieś komentarze, cokolwiek, tak, na przykład, że to ma być wzbogacone o przykłady, tak, ile kosztuje. No i tak procedujecie krok po kroku, klaster po klastrze, procedujecie te informacje i te informacje, tak jak mówiłem, trafiają zarówno do content writera, czyli do modułu tego, który jest odpowiedzialny za tworzenie treści, jak i do modułu zarządzającego. My się dzisiaj modułem zarządzającym nie będziemy zajmowali, wystarczy, że będziecie wiedzieli, że wszystko, co robicie, generalnie trafia do modułu, który określa, co zostało zrobione, kiedy, kto się tym zajmował mniej więcej, gdzie możecie sobie to otagować, gdzie możecie sobie też określić, jakiego typu treści, w jaki sposób performują i tak dalej, i tak dalej. Gdybyście mieli jakieś dodatkowe pytania dotyczące tych modułów zarządzania czy modułu właśnie tego związanego z zadaniami, to dajcie nam znać, to my oczywiście wam to pokażemy. Tutaj zresztą macie też filmy w Quick Start, macie też filmy onboardingowe, które wam to dobrze przedstawią. Więc teraz tak, z Content Strategy zaplanowaliśmy sobie treści, powinno być tych treści kilkanaście, w zależności od tego, ile macie zasobów.
No jak widzicie, mamy tutaj kuchnia na wymiar, to jest to, co właśnie zrobiliśmy, czyli nasza optymalizacja, ona już się w międzyczasie wykonała. I zobaczmy sobie, jak to wygląda, tak? Jak wygląda ta nasza optymalizacja. Czyli po pierwsze, informacje, jakie tutaj dostajemy, to dostajemy informacje o tym, jakiego typu słowa kluczowe statystycznie i semantycznie są związane z tym tematem, czyli z tematem kuchni na wymiar. Możemy zaimportować nasz artykuł, czyli mamy przypisany URL, importujemy artykuł. No, mamy artykuł tutaj, tak, to jest nasz artykuł. Ja tutaj właśnie zobaczmy, czy to jest H1. Jeszcze sprawdzę, tak, jak wyglądają nagłówki. Tak, tutaj jakiś jest element menu, nam się zaimportował, to go usunę. I mamy artykuł, który mówi nam o kuchniach na wymiar, tak? Czyli wydawałoby się, że jest to zrobione, ale jak widzimy, optymalizacja tego artykułu jest dość słaba. I jeszcze sprawdzimy, jak wygląda optymalizacja tego artykułu porównując do top, załóżmy 10, czy do wybranych konkurentów. Jest to bardzo istotne, żebyście zawsze, kiedy pracujecie z content editorem, zaczynali od tego, żeby wybrać właściwych konkurentów, tak? Bo tutaj może się okazać, że konkurenci, którzy są w top 30, nie zawsze odpowiadają intencji, którą chcecie wykonać. Ja w tej chwili jakby tak losowo zupełnie zmieniam te elementy, tak żeby wam pokazać jakby radykalną zmianę, jeśli chodzi o samą ocenę artykułu i o rekomendacje. No, zrobię tutaj update, czyli teraz wybrałem tylko i wyłącznie takie artykuły, czyli takie typy artykułów, które uważam, że odpowiadają danemu tematowi, które są zbieżne z tym, co ja chcę komunikować. No i system przeliczy nam zarówno te nasze rekomendacje, które dostaniemy, jak i też przeliczy nam informacje o tym, jak statystycznie wygląda nasz. Zwróćcie uwagę, teraz mamy 60 tutaj, tak? Jak statystycznie wygląda nasz artykuł, tak? Teraz następuje przeliczenie tego całego artykułu. Zobaczcie już, co się zmieniło. Przede wszystkim zmieniło się to, że artykuły te w topach, tak? Czyli te, które są tutaj, są dużo, dużo dłuższe, tak? Czyli już mamy rekomendację, że nasz artykuł jest o 3300 słów za krótki w porównaniu do tych konkurentów wybranych przez nas, tak? To jest oczywiście jakaś mediana tych artykułów. I tutaj widzimy też, w jakich słów kluczowych nie użyliśmy w porównaniu z tymi naszymi konkurentami. No i widzimy też, że nasz content score z 60 spadł na 51, bo te artykuły 106 są po prostu dużo lepsze, tak? Więc dużo lepsze niż ogólnie top 30. Więc to jest pierwszy element, od którego zaczynamy. Zaczynamy od tego, żeby określić, kto jest naprawdę naszą konkurencją. No i potem określamy też, zgodnie z tym, w jaki sposób Google bada dokument, czy nasz title i description jest odpowiedni. Powiedzmy sobie, że tutaj jest odpowiedni. Potem patrzymy na to, jak wygląda nasze nagłówki. Mamy w H1, tak, mamy większość tych najpopularniejszych nagłówków. W H2 pewnie można by było coś dodać, meble na wymiar, ile kosztują, tak, jaki jest koszt, ile kosztują przykładowe ceny, fronty kuchni i tak dalej, i tak dalej. Czyli widzicie tutaj, jeśli chodzi o strukturę dokumentu, już jest dużo do nadrobienia. Jak spojrzymy sobie na to, w jaki sposób artykuł jest napisany, no to tutaj informacje, które my tutaj określamy jako include, one za chwilę się będą nazywały basic, to są informacje, o których możemy powiedzieć, że to jest taka podstawowa, naprawdę podstawowa informacja o samym temacie kuchni na wymiar, tak? Jeśli ten temat chcemy rozszerzyć, a wydaje się, że powinniśmy go rozszerzyć, to mamy tutaj informacje o tym, w jaki sposób powinniśmy ten temat rozszerzyć. My zalecamy wszystkim copywriterom, żeby zaczynali od tych słów, które są w accent width, czyli od tej drugiej kategorii. Możliwe, że będziemy wkrótce zmieniali jakby kolejność tych kategorii. Dlatego, że jak zaczną pisać od tych słów, powiedzmy sobie, troszeczkę trudniejszych, to te łatwiejsze słowa i tak im się wysycą, i tak im wpadną w artykuł. Natomiast jeśli zaczną od tych include, to potem czasami jest ciężko wysycić te na dole, bo po prostu te na górze się przesycają, tak? Czyli jak piszemy sobie o, nie wiem, wykonane z płyty laminowanej, no to wiadomo, że musimy napisać, że to są fronty, tak? Więc już piszemy fronty wykonane z płyty laminowanej, to zresztą możemy zawsze sobie zobaczyć, jak wygląda tak, o, tak, jak wyglądają te
te przykładowe informacje na poziomie naszej konkurencji. I teraz pierwsza część, no to jest optymalizacja treści, tak? Optymalizacja treści, teraz jeszcze tak ogólnie powiem, polega przede wszystkim na tym, żeby spojrzeć na to, jak wygląda nasza struktura artykułu, tak? Czyli meta, description, jak wyglądają nasze nagłówki, jak wyglądają jak wyglądają jakby zestaw słów kluczowych, tak, fraz kluczowych, jak wygląda. Tutaj Państwo macie też informacje o tym, gdzie one się pojawiają, czy są jakieś odmiany, tak, jak są odmiany, to w jakich odmianach są i tak dalej. Możecie też, jeśli dany termin jest przesycony, to możecie sobie go łatwo podświetlić, żeby zobaczyć, gdzie on jest, tak, zobaczcie kuchnia na wymiar, to są jakieś linki w Exactie, tak, kuchnia na wymiar, kuchnia na wymiar, kuchnia na wymiar i tak dalej, tak, czy możecie tutaj sobie szybko to przejrzeć i zmniejszyć. Drugi tryb tworzenia treści to jest tryb, który jest związany z używaniem draftów. Drafty to jest po prostu tworzenie treści na podstawie najpopularniejszych paragrafów zebranych ze stron konkurencji. Jak to wygląda? Klikając tutaj na draft, mamy możliwość wybrania sobie, zobaczcie, ile kosztują, ile zapłacimy za fronty, ile kosztuje, jak wycenić kuchnię, tak? Czy warto w ogóle kupować kuchnię, od czego, materiały korpusów jakieś, tak? Jak obniżyć cenę mebli na wymiar, tak? Jakie są zalety projektowania i tak dalej, i tak dalej. Zobaczcie, macie tych tematów tutaj na składowy artykuł bardzo, bardzo dużo, tak? Czyli tutaj mamy naprawdę olbrzymią ilość informacji do tego, w jaki sposób nasz content powinien być ułożony. I przekopiowujemy taką informację do edytora. Teraz to, co się dzieje, to oprócz tego, że mamy informacje o tym, w jaki sposób nasyciliśmy już artykuł słowami kluczowymi, to mamy też informacje o tym, jak dany paragraf powinien być nasycony słowami kluczowymi, bo oczywiście ważne jest to, żebyśmy użyli danych słów kluczowych w artykule odpowiednią ilość razy albo zbliżoną do odpowiedniej ilości razy, tak? No bo tutaj statystyka i semantyka są jakby nieubłagane, ale bardzo istotne albo może nawet istotniejsze jest to, gdzie tych słów użyjemy. To znaczy napisanie kuchnia pod rząd 44 razy na końcu dokumentu raczej nam nie pomoże, więc to powinno być wszystko zrobione zgodnie z tym, jak nazywa się dany paragraf, co w danym paragrafie powinno być i tak dalej. Więc my Wam już od razu mówimy, kto napisał o tym w miarę dobrze i jakiego typu słowa kluczowe powinny się zawierać w danym paragrafie. To jest bardzo istotne i to naprawdę Wam bardzo, bardzo mocno pomaga w tym, żeby rankować lepiej. Ja myślę, że ja skończę na tym. Zachęcę Was do tego, żebyście po prostu utworzyli sobie tą strategię content marketingową i spróbowali pisać samemu. I może zapytam, dobrze, nagranie będzie dostępne. Tak, czy macie jakieś pytanie, bo zostało nam tam załóżmy 10 minut, to może ja odpowiem na Wasze pytanie, tak będzie łatwiej i może wydajniej też. Okej. Ile minimum konkurentów powinno być, aby analiza była miarodajna? Jeśli mówimy o content editorze, nie ma czegoś takiego. Ja bym zalecał zawsze, żeby, no zobaczcie, no na przykład macie artykuł, który jest w top 1, chcecie się porównać do top 1, no to wtedy się porównujecie do top 1, na ile mój artykuł jest gorszy od tego, który jest w top 1. My z reguły, jeśli chodzi tutaj może ja wkleję tu gdzieś ten tekst, który mam, tak, żeby tam nam content score wzrósł. My z reguły zalecamy, żeby wasz content score był wyższy od najwyższej wartości, która się tutaj znajduje. Czyli jeśli zobaczcie, te 6 artykułów z top 30 jest oceniane w medianie na 64. Czyli jeśli porównujecie się do 6, to powinniście napisać lepiej niż 64. My z reguły mówimy, że 10-15% lepiej powinien ten content score wyglądać. Więc to jest taka jakby informacja, jak chcecie się porównać do załóżmy top 1, no to 58 i tak dalej. To jest kwestia tego po prostu, do kogo się porównujecie. Z reguły
Strzelam, że gdybym miał powiedzieć ile, to powiedziałbym, że top 7, top 10 to jest to, co powinno Wam dać dobre rezultaty. Natomiast im więcej konkurentów weźmiecie na początku i przejrzycie temat, tym łatwiej Wam jest zbudować draft, bo draft jest też budowany z rekomendacji tych, które są w wyborze konkurentów, tak? Czyli tam możecie tak, ja bym przyjął, że tam, nie wiem, 5-7 to jest taka optymalna opcja. One, co jest bardzo ważne, one powinny być zbieżne w typie z tym, co chcecie prezentować. Dobrze, co tam? Czy przy kopii z nisza, to miało być aktualizowane? To znaczy inaczej, drafty nie służą do aktualizacji tekstu. Do aktualizacji tekstu możecie używać IDs, które są tutaj. Tutaj macie informacje o tym, o kuchnie, kalkulator, ile za metr i tak dalej. Czyli bardziej te idee służą do tego, żeby wzbogacać treść, którą już macie. Ewentualnie możecie zrobić tak, że możecie sobie zrobić draft i skopiować tekst, wcześniej zaimportować tekst, zrobić draft i potem wkleić ten tekst i po prostu go przeklejać, tak? Jeśli się okaże, że już macie tekst, ile kosztuje kuchnia na wymiar? No, kosztują meble kuchenne na wymiar? No to po prostu sobie przeklejacie ten tekst i budujecie ten tekst w tym paragrafie, oczywiście patrząc, czy słowa kluczowe, które są polecane w tym paragrafie, znalazły się, czy znajdują się w treści, którą mieliście wcześniej. Więc w ten sposób możecie jakby budować to w oparciu o starą treść, którą macie już na stronie. Jak stworzyć strategię dla nowej strony, takiej, która nie ma jeszcze treści? No dokładnie tak samo, bez znaczenia jest w zasadzie, czy macie treść, czy nie macie tej treści. To, co jest bardzo istotne, to, żeby po prostu określić, które tematy w strategii są zbieżne z tym, co wy sprzedajecie, tak? No bo oczywiście każda strona monetyzuje się inaczej. Czyli jeśli na przykład powiemy sobie, OK, mamy temat meble kuchenne, a my sprzedajemy meble kuchenne na wymiar i naszym celem jest sprzedaż usługi, tak, czyli wymiarowania, tam składania tych mebli i tak dalej, no to oczywiście wybieramy sobie, zaczynamy od takich klastrów, które są zbieżne przede wszystkim z tym, co wypadałoby zrobić w architekturze tej strony. Natomiast jeśli Państwo zaczniecie, to po prostu zaczynacie sobie od samej architektury strony, czyli co powinniśmy mieć na stronie, jak wyglądają nasze usługi, a potem ewentualnie dobieracie sobie kolejne elementy do tej struktury właśnie z tych klastrów. Można tak zbyt matematycznie podejść do tego algorytmu, zgadzam się. Natomiast z drugiej strony algorytmy, które są po stronie Google, są też bardzo matematyczne, więc tutaj próbujemy właśnie w tej chwili zbalansować to niematematyczne podejście, żeby ono było troszeczkę bardziej matematyczne. O, tutaj właśnie dobry pomysł jest tak, że trzeba po prostu wypisać czy zbudować, bo trzeba po prostu zacząć od struktury strony. Jak powinna wyglądać optymalna struktura strony, jakie mam usługi, jakiego typu pytania mogą mieć użytkownicy i tak dalej. A potem uzupełnić je tym, czego jeszcze nie wiemy, tak? Czyli na przykład tutaj no, nie mieliśmy pojęcia, że na przykład meble kuchenne narożne są bardzo istotne w momencie, kiedy ktoś szuka kuchni pod zabudowę, tak? Czy kuchni na wymiar. Więc to potem możemy sobie to dookreślić. Pani Kasiu, w jaki sposób połączyć dwa klastry w jednym, uwzględnić te wszystkie słowa kluczowe w copywriterze? Zielone, from No dobrze, więc tak, no macie, jeśli chodzi o łączenie słów kluczowych, macie dwa sposoby. Pierwszy sposób to jest taki, że możecie sobie zmienić rozmiar klastrów i powiedzieć na przykład, że te klastry powinny być większe i wtedy my cały czas działamy na tym 1500 słów kluczowych, tylko że grupy są większe, więc wtedy piszecie mniej treści, ale ta treść jest dłuższa i zawiera więcej słów kluczowych. I wtedy na przykład, tak jak zobaczcie, mamy teraz tylko 77 klastrów, wcześniej mieliśmy tam 100, chyba 80 czy 140, czyli tych klastrów jest dużo mniej. Tutaj mamy klaster meble kuchenne, albo inaczej, zobaczmy sobie coś, biała kuchnia, tak? Mam 42 frazy w tej chwili w tym klastrze, czyli on został wzbogacony o dodatkowe słowa, które się cały czas z tym wiążą. Czyli na przykład w Twoim pytaniu, Kasiu, to będzie dokładnie to, że kolory mogą się połączyć.
kuchnia biało-brązowa, tak? Jeśli to rozbijesz bardziej, to będzie oddzielnie kuchnia biała, oddzielnie brązowa, oddzielnie czarna i tak dalej, a one tutaj się wszystkie blendują i masz ten, to zgrupowanie. Drugim sposobem, powiedziałbym, że takim troszeczkę ręcznym, jest to, żeby pobrać część słów z klastra, tak? Czyli z tego klastra możecie sobie te słowa skopiować, wyeksportować, jakkolwiek chcecie to zrobić. Macie też możliwość wyeksportowania tych danych stąd. I potem w momencie, kiedy przechodzicie sobie, czyli jesteście w tym miejscu, to po prostu doklejacie ten zestaw tych, czyli to jest meble zielone, tak? A tutaj doklejacie zestaw fraz kluczowych związanych z meblami czerwonymi, niebieskimi, jakie tylko sobie chcecie. I my to częściowo uwzględnimy. Oczywiście te słowa dodatkowe są brane pod uwagę, ale one nie są determinujące, tak? No bo jeśli chcesz rankować na meble zielone, a jednocześnie w artykule chcesz opisać czerwone, niebieskie, to jest ok, ale cały czas chcesz rankować na czerwone przede wszystkim, więc my przede wszystkim podamy ci tą informację, w jaki sposób rankować na te czerwone słowa. Dobrze. Jeśli tworzycie content strategy, wystarczy wpisać jedno słowo, chyba że wiecie, że użytkownicy wpisują coś dziwnego, czyli Google może mieć problem z tym, żeby zrozumieć, w jaki sposób interpretować pewnego rodzaju zapytania. Z reguły to, co my polecamy, to żeby zacząć od jak najbardziej szerokich tematów, czyli załóżmy, że chcemy sprawdzić, tak? Jesteśmy producentem mebli, tak? No to chcemy sprawdzić przede wszystkim, ok, czy powinniśmy iść bardziej w meble kuchenne, czy bardziej w meble, nie wiem, oczywiście naszym kontentem, tak? Czy bardziej w meble jakieś tam pokojowe, sofy, cokolwiek. Więc możecie sobie zrobić po prostu badanie typu meble i zobaczyć, jaki jest potencjał poszczególnych kategorii, tak? I wtedy zobaczycie, że na przykład meble kuchenne to jest 60% rynku i to będzie troszeczkę widoczne też tutaj w momencie, kiedy macie te mapy, to będzie bardzo widoczne w wolumenach wyszukiwania na poziomie mapy. I to jest moim zdaniem wystarczające. I potem jak określacie, ok, dobra, kuchnię na wymiar, to potem robicie sobie jeszcze jedno badanie, wchodzicie, ok, dobra, robię kuchnię na wymiar. No to chyba pani Kasiu odpowiedziałem na to pytanie, jak zmiana klastrów nie klastruje automatycznie, bo te tematy są zbyt rozbieżne, czyli na przykład nigdy się nie uda nam pewnie sklastrować w tym samym, znaczy sklastrować do tego samego klastra czegoś, co się nazywa meble kuchenne i pewnie czegoś, co się nazywa, nie wiem, meble łazienkowe, bo to się po prostu jakby jest kompletnie rozbieżne, to wtedy nie będzie to działało. Panie Wojtku, myślę, że możemy panu polecić takich copywriterów, którzy korzystają z Contadu. Wiemy, że copywriterzy generalnie, znaczy inaczej, to nie chodzi tutaj o copywriterów, tylko po prostu każdy z nas ma jakieś tam wewnętrzne procesy i przekonanie jest, no po prostu jest taki, to się, zapomniałem jak się to nazywa, ale to się jakoś nazywa fachowo. No jest ten, w nas ta niechęć do nieznanego, niechęć do nauki i rozumiemy jakby o czym pan mówi. My będziemy robili też cykl webinarów, w których copywriterzy będą pokazywali, w jaki sposób oni się posługują tym programem, więc to będzie taki bardziej copywriterzy dla copywriterów, bo wiemy też, że my troszeczkę mówimy zbyt technicznie, tak jak na ten język, który ma dotrzeć do copywriterów. No dobrze, 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 dobrze. Słuchajcie, ja już nie mam czasu. Tutaj mam pana, zakładam, Oniku Hoyer. Zapraszam na jakieś umówienie spotkania z nami albo coś takiego, bo ja już przekroczyłem swój czas, jest 15:02. Teraz jest czas dla Damiana, który będzie pokazywał, jak możecie pisać treści albo jak wasi copywriterzy mogą pisać treści z użyciem algorytmów sztucznej inteligencji, konkretnie GPT-3 i wolumen, skąd jest brany, panie
Andrzeju, zakładam, tak? Wolumen jest brany oczywiście z Keyword Planera. No nie mamy innych narzędzi, które pokazują nam wolumeny. Damian, ja ci oddam ekran, jeśli będą jakieś jeszcze, gdzie się odezwać? No mamy czat, mamy tam kontakt, zakładkę kontakt. Proszę pisać do nas po prostu na hello@kontadu.com. Ja może tutaj pokażę jeszcze dokładnie, jak to wygląda, tak? Czyli mamy tutaj, mamy ten nasz adres, także to pod tym adresem piszcie do nas, a ja oddaję głos Damianowi, który będzie mówił troszeczkę o modelach i mam nadzieję, że ogarnie tutaj temat tego, w jaki sposób możecie też może trochę obejść tych copywriterów, którzy nie chcą korzystać z narzędzia, tak? Bo AI z narzędzia korzystać chce, więc dobra Damian, oddaję ci głos i tak jak mówię, zapraszam do kontaktu, jeśli będziecie mieli jakieś dodatkowe pytania.